22 stycznia wspominamy błogosławionego Wilhelma Józefa Chaminat, prezbitera. Wilhelm Józef przyszedł na świat w Périgueux we Francji w 1761 roku jako 14 dziecko w rodzinie o głębokich tradycjach chrześcijańskich. Jego trzech braci zostało kapłanami. Wilhelm wstąpił do niższego seminarium już w wieku 10 lat, a 4 lata później złożył prywatne śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1785 roku. 5 lat później, już po wybuchu rewolucji francuskiej, przeniósł się do Bordeaux, gdzie spędził większą część życia. Odmówił zaprzysiężenia konstytucji cywilnej duchowieństwa, musiał więc przez kilka lat pełnić kapłańską posługę potajemnie, narażając swoje życie. Był wtedy też kierownikiem duchowym Marii Teresy Charlotte de Lamoureux, której później pomógł założyć w Bordeaux dzieło miłosierdzia. Potrafił z ufnością przetrwać ten czas doświadczeń, mawiał wówczas. Im czasy są trudniejsze, tym bardziej należy oddawać się prawdziwej medytacji, aby w nas wzrastała. W 1795 roku powierzono mu delikatną misję jednania z kościołem księży, którzy wcześniej złożyli przysięgę wymaganą przez władze rewolucyjne. Zarządów dyrektoriatu zmuszony był emigrować na 3 lata do Saragossy w Hiszpanii, gdzie powziął myśl o założeniu zgromadzenia osób świeckich i zakonnych poświęconego Maryi. Po powrocie do Bordeaux odbudował istniejącą od dawna kongregację maryjną, dbając o formację jej członków i wskazując im konkretne cele ewangelizacyjne. Z tej właśnie kongregacji ksiądz Chaminat uczynił podstawowe narzędzie niestrudzonej działalności apostolskiej. Poświęcił się rechrystianizacji Francji, która po kataklizmie rewolucji wymagała wielkiej pracy i świadectwa prawdziwie chrześcijańskich misjonarzy. Założona przez niego kongregacja rozszerzała swą działalność na inne miasta i regiony Francji, gdzie powstawały grupy wiernych pragnących naśladować księdza Wilhelma. On sam powołał też kilka wspólnot młodych ludzi obojga płci, którzy składali śluby prywatne i oddawali się apostolstwu kongregacji, nie rezygnując ze swoich zajęć codziennych. W 1816 roku wraz z Adèle de Batz de Tranquillon założył w Agen zgromadzenie córek Maryi Niepokalanej, a rok później w Bordeaux Towarzystwo Maryi, popularnie nazywanych marianistami. Obydwie wspólnoty rozwijały się bardzo szybko, zajmując się głównie zakładaniem i prowadzeniem szkół podstawowych, średnich i zawodowych. Ksiądz Chaminat zamierzał też założyć szkoły kształcące chrześcijańskich nauczycieli, ale projekt ten został udaremniony przez rewolucję, która wybuchła w 1830 roku. W następnych latach opracował konstytucję dla swych zgromadzeń i przedstawił podstawy ich duchowności. Akcentował w nich ideę synowskiego oddania się Matce Bożej. Głosił, że Maryja jest wzorem naśladowania Jezusa Chrystusa. Mówił do swych współpracowników: „Jestem wewnętrznie przekonany, że nasz Pan zarezerwował dla Najświętszej Matki chwałę bycia szczególną obroną Kościoła w tych ostatnich czasach”. Wilhelm propagował naukę o duchowym macierzyństwie Maryi, o powszechności jej pośrednictwa i o niepokalanym poczęciu. W ten sposób przygotowywał Kościół do ogłoszenia w niedalekiej przyszłości dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, co dokonało się w 1854 roku decyzją papieża Piusa IX. Wspólnoty założone przez księdza Wilhelma rozwijały się we Francji i powstały też nowe w Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie lata życia były dla księdza Wilhelma szczególnie trudne. Zmagał się z chorobami, trudnościami finansowymi i niezrozumieniem ze strony niektórych współbraci. Ale to wszystko jeszcze bardziej go wzmacniało. Jego ufność Bogu była bezgraniczna. Mówił: „Poznałem, że Ty byłeś moim Bogiem i tylko dla mnie jesteś Bogiem, bo kiedy wiara ukazuje, że Bóg jest naszym Bogiem, miłość potrafi kruszyć kamienne serce, topić serce z lodu”.
Wilhelm Józef Chaminade zmarł 22 stycznia 1850 roku w Bordeaux. Do grona błogosławionych wprowadził go święty Jan Paweł II w dniu 3 września 2000 roku. Powiedział wówczas, że ksiądz Wilhelm przypomina wiernym, że ich zadaniem jest poszukiwanie wciąż nowych sposobów świadczenia o wierze, przede wszystkim z myślą o tym, by docierać do ludzi, którzy są daleko od Kościoła i nie mogą zwykłą drogą poznać Chrystusa. Jego synowskie przywiązanie do Maryi pozwalało mu zachować wewnętrzny pokój w każdych okolicznościach, pomagając mu czynić wolę Chrystusa. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Wilhelma Józefa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.